Statek nazywa się Cywilizacja, więc w warstwie scenograficznej będzie to takie wszystko brudne. To jest taki statek widmo, który płynie, nie wiadomo dokąd. Mam nadzieję, że nam się uda pokazać, że ta cywilizacja jest jak gdyby zupełnie nieprzygotowana na to, żeby przyjąć poezję w ogóle, coś wartościowego, że to, co wartościowe, to ginie. Oczywiście, jak w każdej takiej grupie, której się zaczyna pracę, jest parę problemów ciekawych do rozwiązania, ale myślę, że to się uda. Najważniejsze jest to, że oni rzeczywiście na scenie tworzą jakąś całość. Ja bym chciał, żeby każdy z Was zaimprowizował taki trupi taniec, żeby z tego jak gdyby wychodzi później jest... Słuchajcie, i jeszcze te twarze bardziej ściągnięte. Oni chodzą tam w ogóle, ale nie żyją. To jest salon, prawda, na statku. Ten ukłonił się, prawda, a w rękę pocałował. Pokażę, gdzieś całował w rękę. A ty normalnie bierzesz tu. To jest o to. Inaczej. Ja z swego czasu wyjechałem za granicę, na dość długo. Jeździłem po Europie i tam zauważyłem, że ludzie bardzo aktywnie uprawiają sztukę na co dzień. Ja uważam, że człowiek powinien uprawiać sztukę, żeby być człowiekiem zdrowym. Psychicznie i pewnie fizycznie też. Dlatego powołałem Ars Chartera. No, każdy z nas jest jakimś małym twórcą, jeden większym, drugim mniejszym. I trzeba to z siebie, że tak powiem, wydobywać, bo to myślę jest takie... No, jest taką naszą drugą połową, jest w dużej mierze myślę istotą w ogóle życia. Czarna. Czarna. Klaudia, spróbujesz? No to rasa czarna ma spłaszczony nos, duże nozdrza, duże wargi. Czy duże, czy szeroko rozstawione? Szerokie i ogólnie duże są też. Tak zwane płatki nosowe. Płatki nosowe, tak, są szerokie. Dobrze, co jeszcze? Czarne kręcone włosy. Odkryła nam nauka i wiemy, dlaczego spinterzy amerykańscy czy tam murzyni, prawda, są szybcy. To jest taki mięsień, słuchajcie, który jest położony między wewnętrzną stroną uda, a wewnętrzną stroną miednicy.
Jednak większość wyznaje animizm. Dzięki nim mamy m.in. kakao i kawę.